Hiob to opowieść biblijna, czyli sprzed tysięcy lat, ale się okazuje, że niezwykle aktualna i że ciągle ludzie myślą o tym samym. Próbują, każde pokolenie próbuje coś znaleźć swojego, trochę inną interpretację, inny sposób na życie, nowe idee, a trzeba by powiedzieć, że wszystko już było. Wszystko już było, ale nie było opery. Nie było opery, która wnosi element abstrakcji, czyli muzyczny, który dopowiada treści niezrozumiałe albo treści zbyt trudne albo bolesne, które starałem się przedstawiać w formie piękna, muzycznego piękna i dramatycznego piękna. To jest opowieść o człowieku, który doświadcza niemożliwego. Choć dziś to niemożliwe jest nam w pewnym sensie bliższe. Jeśli Karol Wojtyła zapisał pod dramatem datę kwiecień 1940, pisząc ten tekst, mając 20 lat, to wydaje mi się, że to też jest znaczące, że pisał ten tekst w tym, a nie innym momencie. Że pisząc różne rzeczy wówczas, ciągle myśląc, że może będzie aktorem, ciągle myśląc, że może będzie tylko i wyłącznie człowiekiem pióra, ta opowieść przyszła mu w momencie jakiegoś kataklizmu dziejowego, który do dzisiaj, myślę, żyje jakoś i oddycha cały czas z nami. My dziś jesteśmy, nie chcę powiedzieć w podobnym momencie, ale żyjąc szczęśliwie przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, przy jakichś konfliktach, ale przy poczuciu ciągłego rozwoju świata, nagle ten świat się zatrzymał. Coś takiego dzieje się w tej opowieści. Widzimy szczęśliwego człowieka, szczęśliwy dom, szczęśliwych ludzi, którzy nagle muszą się zatrzymać, nagle muszą spojrzeć bardzo głęboko w siebie, żeby zrozumieć sens tego, co się stało. I to, co też udało się Krzesimirowi Dębskiemu w tej partyturze, to jest to, że doświadczenie hiobowe nie jest tylko jednostkowe, ale jeśli zrozumiemy świat, który wokół jest, czyli zrozumiemy całą zbiorowość, która towarzyszy hiobowi i mam nadzieję, że przeprowadzamy też przez tą zbiorowość pewną opowieść, to okaże się, że historia Hioba napina się zupełnie inaczej w momencie, kiedy oddycha z nim ten cały świat. I to jest jakiś bardzo wielki element tej partytury. I być może dzięki temu szerzej jesteśmy w stanie sami się w tym odnaleźć, bo myślę, że po to jest teatr, aby był w jakimś sensie lustrem, ale był też ukojeniem. A ta opowieść finalnie, myślę, dla wszystkich przynosi jakieś światło. Opera powstała na zamówienie Polskiej Opery Królewskiej i jej dyrektora świętej pamięci Ryszarda Peryta. Nie wiem, dlaczego akurat na mnie to padło, że mnie pan dyrektor wybrał do napisania takiego dużego dzieła naprawdę. Ale sam muszę bezkrytycznie powiedzieć, że od razu czułem się na siłach, że będę mógł to zrobić, bo już jestem w wieku Hioba, w wieku hiobowym. Już doświadczeń tyle miałem w życiu, że myślę, że potrafię z pewną dojrzałością, na pewno niedoskonałą, ale ogarnąć taki temat, jak to teraz młodzież mówi, i zmieścić go jeszcze w dźwiękach.
chórów, solistów, orkiestry. Potrafiłem z tego tekstu, napisanego przecież przez Karola Wojtyły dla teatru rapsodycznego, czyli teatru, który polegał na słowie, ja ośmieliłem się dodać do tego tekstu jeszcze treści muzyczne, bardziej abstrakcyjne, niedopowiedziane i niedookreślone.